Próbujesz wyrwać się z etatu? A może już się wyrwałeś i chcesz zamienić swój biznes na nieruchomości? Zanim zostałem przedsiębiorcą, byłem zwykłym handlowcem. Praca jakich wiele, trybik w maszynie. Patrząc na swoich szefów, na ich zarobki, widziałem lepsze pieniądze, lepsze samochody, ale i też większą zależność. Wiedziałem, że nie mogę decydować o swoim życiu w pełni. Ja tak nie chciałem. Nazywam się Daniel Siwiec i poszedłem inną drogą. Zarabiam na nieruchomościach od 10 lat. Zrobiłem ponad 200 flipów. Na każdych z nich zarobiłem średnio 45 tysięcy złotych. Przeprowadziłem ponad 500 transakcji. Na żadnej z nich nie straciłem. Na żadnej z nich nie zarobiłem mniej niż 30 tysięcy złotych. Pierwsze kroki w biznesie nieruchomościowym stawiałem w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Kiedy otwierają własne biuro, wszyscy mówili mi, że już jest na to za późno, że konkurencja jest za duża, a ja jestem zbyt młody i niedoświadczony, no i przede wszystkim nie mam pieniędzy na start. Wkrótce po założeniu biura nieruchomości zacząłem robić flipy. Wtedy też słyszałem, że się nie da, że już jest za późno, a jednak zawsze wierzyłem w siebie i swoje pomysły. Zawsze dawałem im i sobie szansę. W 2014 roku rozpocząłem działalność deweloperską. Tym samym zamknąłem usta tym, którzy zanim zacząłem biznes, śmiali się z moich planów. W 2019 roku dostałem tytuł dewelopera roku. Moje projekty to przede wszystkim domy jednorodzinne i bloki mieszkaniowe. To właśnie jeden z nich. Przeszedłem z biznesów tysięcznych do milionowych. Dziś realizuję projekty za 30 milionów złotych. I sam uczę deweloperów, jak wejść w ten biznes. Teraz jestem w stanie kupować nieruchomość bez żadnych pieniędzy. Tylko dzięki wiedzy, którą mam. Dlatego ciągle się uczę. Znam i doceniam wartość wiedzy. A także mam świadomość, że konieczne jest jej aktualizowanie. Organizuję eventy dotyczące inwestowania w nieruchomości, na które zapraszam najlepszych z najlepszych. Ponieważ znam rynek nieruchomości od podszewki, swoją wiedzą i doświadczeniem postanowiłem zacząć się dzielić. Napisałem 3 książki dotyczące inwestowania w nieruchomości. Flipy od zera, nowoczesny inwestor oraz nowoczesny deweloper. Prowadzę szkolenia i webinary. Gdybym odłożył marzenia o biznesie, dalej pracowałbym na etacie. Byłbym zależny od innych. Nieważne skąd startujesz, ważne jest to, gdzie chcesz dojść. Chcesz coś zmienić w swoim życiu? To nie ma na co czekać. Zacznij działać.